klasa technik elektromobilności jest pierwszą taką klasą w Polsce. Ta klasa również ma już swojego patrona, firmę Enikę, która wspomaga nas w procesie edukacyjnym. Trzeba wspomnieć, że Enika produkuje całą elektronikę do autobusów elektrycznych, a więc jest w temacie elektromobilności na bieżąco. Również staramy się nadążać za innowacjami i za nowymi kierunkami. Jednym z takich będzie na pewno technik programista, który dopiero co pojawił się, a u nas w szkole będzie już od września. Na ten kierunek? Zdecydowałem się na niego, ponieważ jest to jedyny taki kierunek w Polsce. Jest to niezwykle nowoczesna klasa i myślę, że jest to najbardziej przyszłościowy zawód, jaki jest teraz dostępny. Nie możemy jeszcze nazwać zawodu konkretnego, który dany technik będzie wykonywał, natomiast można wskazać na płaszczyzny, w których na pewno odnajdą się. Pierwsza płaszczyzna to są sieci ładowawcze i stacje ładowawcze, począwszy od ich naprawy poprzez zbudowanie tych stacji ładowawczych. Między innymi jest firma ABB, która produkuje stacje ładowawcze, która też ma u nas klasy patronackie. Może być to programowanie, czyli tworzenie różnych oprogramowania do sterowników, a może być to typowe software'owe tworzenie automatyzacji samochodów elektrycznych. Ta szkoła się zmienia. Ja akurat będąc synem nauczyciela i będąc przy tej szkole od wielu, wielu lat widzę, jak ta szkoła się zmienia, jak nowe technologie przychodzą do tej szkoły i jak ten nowy sprzęt przychodzi i pomaga uczniom. Więc tak naprawdę jest to ciągły proces doskonalenia się, przygotowywania i przystosowywania sal lekcyjnych nie tylko do suchej lekcji przy kredzie, ale także do nauczania bardziej zróżnicowanego, bardziej nowoczesnego poprzez komputery i inne urządzenia. Wbrew pozorom potrafię z uczniami tej szkoły realizować materiał, który realizuję ze studentami. Bardzo często wbrew pozorom uczniami, którzy przychodzą do technikum, są już nakierowani, co chcą w życiu robić. Po lekcjach bardzo często uczą się dużo rzeczy i tak naprawdę potrafią mnie zaskoczyć na lekcjach, że tak naprawdę dysponują naprawdę dużą wiedzą, dużymi umiejętnościami, przykładowo w programowaniu. Zarówno idea, jak i pomysł urodził się tutaj w Zgierzu. Jest to najbardziej fantastyczne. My mieliśmy okazję tylko wesprzeć w zakresie kwalifikacji, które wchodziły w kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji, czyli element związany z programowaniem tego typu rozwiązań. I jest to coś wyjątkowego, czego powinniśmy się spodziewać w kolejnych zawodach i kolejnych pomysłach na kształcenie młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, ale również przekwalifikowanie w taki sposób, aby stawiali czoło wyzwaniom przyszłości i temu, co niesie współczesna technologia i współczesny świat.